razem na sportowo. Przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia. Jesteśmy w Pirenejach. Odrobina tej atmosfery, którą w tej chwili przeżywamy, chciałabym Wam przesłać i chociażby przez tą ruchomą pocztówkę, czyli to krótkie wideo, przekazać. Moi drodzy, góry to jest fantastyczne miejsce takie, w którym poznajemy siłę własnego charakteru, jak także i jest to miejsce, w którym ja czuję się wspaniale. Jeżeli mówimy o sile charakteru, to tak naprawdę jeżeli jesteś w stanie pomimo trudności, może to być trudnością, może być przeziębienie, trudnością może być, nie wiem, pogoda, może mrowisko, które przed chwilą akurat zdarzyło nam się wdepnąć, przeróżne przeszkody, które są po drodze, jeśli pomimo tego idziemy do przodu, nie tracimy celu z oka, to tak naprawdę te same zasady możemy zastosować, zaimplikować w biznesie, a także i przekazywać ludziom, z którymi współpracujemy. To, co musisz zrobić, to widzieć szczyt, na który chcesz wejść, wiedzieć, że tam dojdziesz, niezależnie od tego, jakiego rodzaju przeszkody będą po drodze, ponieważ one będą zawsze. Tą przeszkodą może być mąż, który nie popiera tego, co robisz. Tą przeszkodą może być żona, która wolałaby, abyś zajmował się czymś innym. Mogą być opinie innych, które także i wpływają negatywnie na twoje myśli, na twoje cele, na to, dokąd idziesz. Przeszkód tak naprawdę jest cała masa. Ważne jest to, aby wiedzieć, że idziemy do przodu, robić to konsekwentnie i wytrwale i przede wszystkim z satysfakcją pomimo trudności. Pozdrawiam Was gorąco. Hej!